namawia się nas, żebyśmy byli cool, żebyśmy kupowali coraz to nowe. Co pół roku nowy smartfon, nowy samochód, nowe ciuchy, no bo jesteśmy cool. Bo nam wytłumaczono, to znowu moje latorośle, które tutaj, prawda, mają parcie na szkło, bo nam wytłumaczono, że żeby być szczęśliwym, trzeba mieć rzeczy. Dobry Państwu. Dzisiaj będzie kolejny film z serii Borsuk Gada. O czym będę dzisiaj gadał? Dzisiaj będę mówił o tym, jak to jest wierzyć w wynalazki, jak to jest wierzyć w postęp, wierzyć w to wszystko, co, no, w co ludzie wierzą. To jest na kanwie dyskusji w necie, gdzie spotykam się z opiniami typu, że na temat na przykład energetyki, że samochody elektryczne, no co prawda są niedopracowane, ale postęp naukowy usunie te niedociągnięcia i będzie lepiej. To samo dotyczy na przykład wiatraków czy innych spraw energetycznych. Zresztą to dotyczy wielu, wielu rzeczy związanych właśnie z wiarą w naukę. Tutaj jest pewne ukryte przesłanie, ukryte założenie wśród tych dyskusji, że wśród dyskutantów, że będzie, że istnieje postęp, że po prostu ktoś jakiś nieokreślony, ktoś, jacyś nieokreśleni naukowcy, oni tylko nie marzą o niczym innym, jak żeby robić wynalazki, żeby nam było coraz lepiej, żeby było coraz lepiej nam się żyło. A jak jest naprawdę? Tutaj trzeba byłoby popatrzeć wstecz, jeżeli Dobry, można tak się wyrazić. Można byłoby tutaj latorośl ma, że tak powiem, parcie na szkło. 5 minut. Proszę Państwa, trzeba było popatrzeć wstecz, jak to wyglądało. Jak wyglądała historia rozwoju nauki, historia rozwoju badań naukowych. Otóż dawno, dawno temu, jeszcze pewnie w średniowieczu, czy jeszcze dawniej, to źródłem postępu byli rzemieślnicy, no po prostu rzemieślnicy. Rzemieślnik chciał mieć mniej roboty, no to coś tam, kurde, siedział, dłubał, kombinował, no i w końcu wykombinował, że na przykład zamiast walić młotkiem bezpośrednio, to może zrobić koło wodne, które będzie za niego pracowało i tak dalej, i tak dalej. Również wynalazki, że tak powiem, wojskowe. Początkowo to były usprawnienia po prostu, które robili ludzie. Ale co się zaczęło dziać w pewnym momencie, kiedy ilość tych zmian przekroczyła pewną wielkość. Otóż ci, którzy stosowali te zmiany, stosowali te wynalazki, zaczęli się bogacić. Zaczęła następować koncentracja kapitału. I w pewnym momencie powstały firmy, powstały korporacje, takie jakie znamy teraz. No to był XIX wiek. Jeżeli chodzi o firmy handlowe, to nawet wcześniej to była kompania wschodnioindyjska, która dysponowała gigantycznymi pieniędzmi i wpływała na politykę. Jak funkcjonują firmy, jak funkcjonują korporacje? No one są oparte na zysku. To jest absolutna abecadło. Firma istnieje po to, żeby zarabiać. W związku z tym, jaka jest tego konsekwencja? No w tej chwili w zasadzie tylko korporacje, tylko firmy mają pieniądze na prowadzenie ogromnych badań. To, że rządy dają pieniądze na badania, no ale te pieniądze też pochodzą z podatków, też pochodzą z korporacji, więc tak naprawdę korporacje mają wpływ na wszystko, co się dzieje w sferze przemysłu, w sferze gospodarki. I one działają dla zysku. Proszę Państwa, nie łudźmy się. Jeżeli będziemy mieli do wyboru na przykład dwa leki, jeden lek, który będzie tani i skuteczny, który leczy choroby, drugi lek, który będzie drogi i który będzie usuwał symptomy choroby, to księgowi korporacji wybiorą do wdrożenia oczywiście ten drugi. Jeżeli będziemy mieli źródło energii rozproszone, gdzie każdy będzie mógł sobie wytwarzać energię w domu i ta energia będzie tania, i źródło energii, które będzie wymagało działań przemysłowych, które będzie wymagało dużych nakładów, które będzie drogie, oczywiście, że wybrane zostanie to drugie. Bo tak funkcjonuje rynek. Korporacja ma zarabiać. Korporacja nie może działać na zasadzie,
Znaczy, oczywiście, no, PR nakazuje korporacjom, że działają po publico bono, że działają dla naszego dobra. To jest nieprawda. One działają dla dobra swojego. Po prostu. Mało tego, gdyby któraś korporacja chciała działać pro publico bono, to będzie miała podgórkę. Bo zgodnie z zasadą, którą opracował Mikołaj Kopernik, gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Czyli w środowisku biznesowym najlepiej czuje się, najlepiej rozwija się największy drapieżnik, ten, który najbardziej rozpycha się łokciami. To jest selekcja naturalna, tak jak w ewolucji, tak jak w dżungli. Tylko, że jest to dżungla biznesu. W związku z tym nie łudźmy się. Konkluzja jest prosta. Nie będzie rozwiązań, które są dobre dla nas. Do czego to prowadzi? Już w końcu, nawet w drugiej połowie XX wieku, został opracowany raport Klubu Rzymskiego, tak zwany raport Klubu Rzymskiego, który nazywał się Nomen Omen Granice Wzrostu. Co on mówił? On mówił wprost, rzecz, która jest oczywista. Ziemia nie jest z gumy. Zasoby naturalne, surowce, to wszystko jest ograniczone. No, mieszkamy na statku kosmicznym pod tytułem Ziemia, która ma określoną ilość magazynów. Więcej się po prostu nie da z tego wycisnąć. I wtedy już, czyli w latach 70. XX wieku, ci naukowcy Klubu Rzymskiego policzyli, że kryzys może nastąpić w okolicach drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Zauważcie, mamy właśnie drugie dziesięciolecie, wchodzimy w trzecie dziesięciolecie XXI wieku i zaczynają się kryzysy, zaczynają się wojny, zaczyna się drożyzna, zaczyna brakować energii. No do tego jeszcze dochodzi ogromny gracz pod tytułem Chiny, Indie, 3,5 miliarda ludzi, ale to jest osobna bajka. I co się dzieje wtedy w latach 70. XX wieku? Najpierw ten raport Klubu Rzymskiego jest ignorowany, usiłuje się go zdeprecjonować, że tam naukowcy coś tam pitolą, nieważne, oni nie mają racji. Mamy na tysiące lat ropy, na tysiące lat węgla i tak dalej. Potem wymyślono coś fantastycznego. Żeby ludzie się bali, żeby jednocześnie mieli poczucie, że robią coś pożytecznego, wymyślono ocieplenie klimatu wywołane działalnością człowieka. I przeciwdziałanie temu ociepleniu klimatu. To jest przykład idealnego wykorzystania tak zwanej doktryny szoku, którą opisała Naomi Klein w swojej książce. Po prostu na tym się najlepiej zarabia. Bo korporacje zaczęły zarabiać jeszcze więcej. Bo trzeba wymienić cały sprzęt na sprzęt energooszczędny, trzeba wymienić żarówki na energooszczędne, samochody i tak dalej. Proszę Państwa, najlepszym produktem dla korporacji to jest ziemniak albo chleb. Bo codziennie go trzeba wyprodukować i codziennie jest zużywany. Im jakieś urządzenie żyje dłużej, ma dłuższy cykl życia, tym korporacja mniej zarabia i mniej, po prostu mniej takich towarów sprzedaje. Zwróćcie uwagę, że obecnie towary mają coraz krótszy cykl życia. Mało tego, namawia się nas, żebyśmy byli cool, żebyśmy kupowali coraz to nowe. Co pół roku nowy smartfon, nowy samochód, nowe ciuchy, no bo jesteśmy cool. Bo nam wytłumaczono, to znowu moje latorośle, które tutaj, prawda, mają parcie na szkło, bo nam wytłumaczono, że żeby być szczęśliwym, trzeba mieć rzeczy. To już powiedział Günther Anders w połowie XX wieku, to był socjolog niemiecki, jak formatować ludzi. Ale więcej o tym mówiłem na wykładzie w Jamie Michalika, Państwo to znajdą również u mnie na YouTubie, w internecie. Czyli mamy sytuację, kiedy my sami chcemy kupować coraz więcej. Czyli, czy to wszystko jest eko? A skąd? To nie jest eko, to obciąża środowisko. Przecież najbardziej ekologiczny to byłby samochód, który byłby modułowy, zbudowany jak z klocków Lego, które można byłoby ciągle naprawiać, naprawiać, naprawiać. Mieliśmy taki kasus, taki przypadek Mercedesa 123. Firma zanotowała dołek finansowy, bo on był tak dobry, że ludzie nie kupowali nowych. Te Mercedesy jeżdżą jeszcze do dzisiaj. A samochód Tesla, samochód elektryczny, proszę Państwa, to jest majstersztyk. To jest majstersztyk właśnie korporacjonizmu. Tesla wytrzymuje 200-300 tysięcy kilometrów. Jest do wyrzucenia, bo główną część każdego elektryka stanowią baterie, które zresztą notabene produkcja baterii pochłania więcej energii niż zajechanie na śmierć trzech samochodów. Czyli po 6 latach, 5 latach, 7 latach samochód wyrzucamy. No cudownie, dla korporacji to jest fantastyczna sprawa. Kupujemy następny samochód. I biznes się kręci do momentu, aż to wszystko się załamie.
I to się zaczyna załamywać na naszych oczach. W tej chwili będą jeszcze żyć tak jak dotąd ludzie, którzy są bogaci, którzy będą mieli pieniądze. Kim będą ci ludzie? Ci ludzie to będą Chińczycy, to będą Hindusi, to będzie tak zwana strefa BRICS, czyli strefa Pacyfiku, gdzie przenosi się cały ciężar produkcji, cały ciężar gospodarki. Oni też się załamią. Tylko że oni w tej chwili jeszcze chcą żyć McDonaldem, oni po prostu mają parcie. Oni to jest pierwsze pokolenie ludzi, którzy złapali dobrobyt tak zwany. Przynajmniej uważają, że jest to dobrobyt. Natomiast my jesteśmy skazani już chyba na wymarcie. Zachód Europy, czyli kraje NATO, to jest 700 milionów ludzi. BRICS to jest 3,5 miliarda. Oni mają pieniądze, oni mają surowce, oni mają technologię. My mamy coraz mniej. Czyli wracając do tego pytania, które zadałem, czy naukowcy, czy rozwój, czy postęp dąży do tego, żeby nam było lepiej? Nie. Postęp dąży do tego w tej chwili, żeby po prostu korporacje zarabiały. Co z tego wyniknie? Nie wiem. Na razie wynikł kryzys. Jeżeli się nie otrząśniemy, nie opamiętamy, to przecież nigdzie nie jest powiedziane, że nie musimy cofnąć się do nowego średniowiecza albo do nowego neolitu. Będziemy żyć ekologicznie w jaskiniach, przy chruście, miska ryżu, mirabelki, szczaw. Może nie wszyscy ci, którzy przeżyją. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do dyskusji merytorycznej. No po prostu zapraszam, żebyście słuchali, co Borsuk gada. Dziękuję. Zapraszamy za usterki typu trzęsąca się kamera, ale po prostu... Bo to właśnie dzisiaj nagrywają moje dzieci. Dziękuję bardzo Państwu jeszcze raz. Było ciężko, subskrybujcie. Do widzenia.